Cześć, witam Was wszystkich na kolejnym odcinku. Dzisiaj u mnie gościem jest Taksi, wczoraj byłem u niego, witam Cię. Witam, siemaneczko wszystkim. A tak w ogóle zanim zaczniemy odcinek, zdradzisz chociaż trochę tajemnicy, dlaczego Taksi ZRT? Tak, dobra, ludziska, generalnie taka ciekawa historia na moim kanale, ja już to wcześniej opowiadałem, tylko nie wiem czy, słuchajcie, chcecie tego słuchać, bo to jest takie dość kontrowersyjne, no ale dobra, opowiem, najwyżej się wytnie. Ludziska, słuchajcie, generalnie pewnego dnia postanowiłem założyć z kumplami kanał, no i wiecie, wszyscy mieli już swoje ksywki, co nie, każda osoba poszczególna miała swoją ksywkę, no ale mi brakowało ksywki. Dobra, sobie pomyślałem, no trzeba coś wymyślić. Wychodzę sobie na dworzec, ponieważ następnego dnia miałem już wyjeżdżać do babci po prostu na wakacje, no i ja idę sobie po bilet, co nie? No i słuchajcie, do taksówki wsiada pani z bardzo dużym biustem. Tak, ludziska, z bardzo dużym biustem. Nie wiem dlaczego, ale wiecie, jak byłem w gimnazjum, to po prostu uwielbiałem takie, no wiecie o co chodzi, nie? No jak to gimnazjaliści, od razu... Faceci. No, od razu się włączyło, no i postanowiłem nazwać się Taksi, także no i tak jakoś to wyszło. A wczoraj właśnie, bo śledziłem Boxdela, to on tam te rajdy robi i trafiłem na filmik Isamu, bo był zatytułowany i sam uślini się na widok kobiety i też opowiadał, że był w sklepie i w kolejce też podobnie miał. No, dobra, ludzie, dzisiaj z Taksim zagramy sobie u mnie właśnie 3 walki i będziemy te walki grać dekami, które będziemy losować. Link do strony, na której możecie sobie losować deki, będzie u mnie w opisie. Ja już Wam pokazuję na ekranie. Tak wygląda, wybieramy, może sobie wybrać arenkę, no i weźmy na przykład pierwszą, powiedzmy, arenę 6. Okej, arenę 6, tak? Wybieram. No, losowy dek, arena 6, ja sobie naciskam. Dek już mi wylosowało i teraz go będę sobie tworzył, moi widzowie już go widzą. Mhm. O kurde, dobra, ustawiam ja go sobie. O ja pierdzielę, ja mam average elixir cost 4,5, ale dobra, no. Zobaczymy jak to będzie wyglądać, dobra. Ja już u mnie jest 3,6. No to jeszcze nie najgorzej. Dobra. No. W ogóle jak Wam się będą podobały takie odcinki, Taksi lubi właśnie z kimś nagrywać, ja też właśnie mam zamiar nagrywać więcej z kimś i to dawajcie łapkę, piszcie w komentarzach. O, tak jest. Dobra. I zapraszam na Twój kanał, będzie link w opisie. Okej. No, także jest elegancko, a ja tutaj co to... Aha, dobra, to jest goblin. Ja tak właśnie obserwuję ten deck mój i szukam pomysłu na niego. Jeszcze muszę go ustawić. Ja, to dla mnie to kompletna masakra będzie jakaś, nie wiem jak tym grać, nie mam pojęcia zielonego. No, zobaczmy. Dobra, no, ostatnia. No, z tym cała zabawa będzie przede wszystkim, nie? Masz już ustawione? Jeszcze momencik i ostatnia tam mi została, dobra, mam już ustawione. Dobra, no to wysyłam Ci zaproszenie. Dobra. Zagramy sobie na arenie dżunglowej, bo mi się podoba. Okej, dobra, friendly battle i lecimy. Lecimy z koksem, zobaczymy. No, w ogóle jeżeli się sprawdzą te doniesienia, co mają być do nowego update'u, mają jakieś leśne jagody dać. Co ty gadasz? No właśnie nie wiem na jakiej zasadzie to ma działać, jak miny jakieś? Lol? Oj, golca masz, golca. Właśnie w tym deku mi brakuje golema. No ja mam... nie wiem... a, dobra, muszkieter z prawej strony, trzeba by coś było tam... Oj, oj, oj. Słabiutko będzie. O. Teraz się nie mam czym tu wybronić, a jeszcze moja wieża strzelała na środek. Dobrze, udało się. Ale powiem Ci szczerze, oj, to będzie bardzo ciężki mecz. Ludziska, to będzie ciężki mecz jak nic. Masakra. A wiesz co, ale tu wszystko jest takie drogie, więc ogólnie... No właśnie, ja dzisiaj na live'ie właśnie rano co prowadziłem, to... grałem challenge, że mi widzowie wymyślali deki i dalej mi kazali mi zagrać najdroższym dekiem 7-0. To łatwo musiało być niezłe, nie? No, bolało. Ale tak naprawdę przegrasz jedno starcie i to już koniec jest, no bo co nie? No, ale powiem Ci szczerze, że każdym dekiem się da wygrać, jeżeli umiesz go wykorzystać. Dobra, ten wizard Ci padnie chociaż tyle. Dobra. na moją lewą stronę będzie wsparcie. Dobra, słuchajcie, mam jakiś pomysł. Także może to nie jest jeszcze przegrana walka, kurczę. Szkoda, że dzisiaj chipsów nie kupiłem, bo u mnie w klanie kiedyś nagrywałem deki klanowe. I z jednym jak grałem, to zrobiłem trolla, chipsy jadłem podczas gry. No i mój klan się jakiegoś czasu domagał chipsów znowu. Pozdrawiam, farmer. No pomysł całkiem fajny. Oj. No teraz się trochę zablokowałeś, wyczucie miałem. No co najgorsze, ludziska, no nie mam żadnej... Oj, nie uderz drugi raz! O. Ach. No. No ale... Słuchajcie... Gratulacje za podjęcie. Było ciężko, nie? Ale poczekaj sobie, sprawdzę w ogóle, jakim deck miałeś do końca. Jakiś random kompletnie. Ciężki, jeszcze miałeś pekę. No właśnie, więc ja tutaj 4,5 eliksiru to była jazda kompletna. Masakra. Dobra, losujemy kolejny? Dobra, losujemy kolejny, teraz ty wybierz arenę. Dobra, to ja, wiesz co, ja biorę arenę drugą. Okej, z areny drugiej. O, akurat stąd wszystkich, także... Dobra, wyłączam, już się przełączam na dek. 3,6 koszta, także taki chyba dobry. W ogóle jaki jest taki przedział najlepszy w kosztach tego deku? Powiem ci szczerze, ja osobiście sam staram się trzymać gdzieś tak w granicach 3,5. 3,5, aha. Ja się najlepiej chyba czuję właśnie w dekach 3,5, w takich przedziałach. Są zbalansowane, nie? Dość wtedy. No. Czekaj, bo tak, to już mam kartę, bo ja szukam karty, a mam już ją w deku. O, dobra, nawet mam jakieś strzałeczki w deku, wow. To będzie... O. Ale całkiem fajny dek mi wybrało, także to jest dobre pod tym względem. No to fajnie, właśnie jeszcze dwie karty. No i wieloma tymi kartami już wcześniej grałem i używałem ich. Że tak, dobra. Spoko. Dobra, jestem ready. Okej, to już ci daję. Dobra. I jest wysłane. Już akceptowałem. Okej. No to zobaczymy, co tam masz. Dobra, powodzenia. Podejrzewam, że dużo się nie będą różnić, bo ta arena druga nie ma dużego wyboru kart jeszcze. No... Chociaż może troszkę. Zobaczymy. Już jedną na pewno różnicę widzę. Nie mam wiedźmy. No i ja nie mam muszkietera. Dobra, barelki też mam. Bomber padł. Oj, nie mam, ale przydały mi się archerki, ale kurczę nie mam. Nie wylosowało. No niestety, ale dobra, Baby Dragon na to miejsce też będzie całkiem dobrym rozwiązaniem. I knajcik. Dobra, leciutko to wierzę, podejrzewam, że ci obije. Tak. Oj. To jest fajnie właśnie do areny czwartej, że armia szkieletonów się sprawdza, bo jeszcze jest zap niedostępny. Ale są strzałki. Dobra. No to jest taki jeden z lepszych tych na początek, epików, nie? Według mnie. W ogóle nawet do tej pory jest bardzo często używany przeze mnie. Przeze mnie też, bo generalnie na większe jednostki, no i tym bardziej, że koszt many 3, tak? Gdzie jak ktoś nie zauważy, to nawet na wieżyczce to potrafi posiać takie zniszczenie, że to jest masakra. Dobra. Powiem ci szczerze, do tego Knight'a ostatnio dużo ludzi wróciło. No, generalnie mało kosztuje, ale widziałem, bardzo często nawet mi się trafia, wiesz, na ręce grać właśnie z nimi. I właśnie zauważyłem, ale byłem zdziwiony, nie wiem, co oni w nim widzą takiego superaśnego. No i ma w miarę HP, ma w miarę atak. No i ta wiedźma mi tam wszystko to porozbija. Dobra, udało się. Te szkieletonki za jeden są super na tą beczkę. No. O, wyczucie ze strzałkami. Tak, no trzeba było. Dobra, zrobimy tutaj może w takim razie w ten sposób. No ciężko idzie. Ojojoj, nie! A, smok poszedł, a znowu timing. Nie wierzę, nie, no come on. Aj, dobra, dobra. No szkoda, szkoda, niestety no. Timing, ale taka rada na przyszłość, jak rzucasz beczki, staraj się na przykład 2 razy pierwsze rzucić beczkę w jedno miejsce, a później rzucaj w inne miejsce, nie przyzwyczaję przeciwnika do tego samego miejsca. Aha, no spanio. Bo właśnie ja byłem z tymi szkieletonkami w miarę naszykowany na to samo miejsce. Mhm, dobra, teraz ty wybierasz, tak? Dobra, to teraz ja wybiorę, to było dobre. Troszeczkę, żeby było więcej kart, pojedziemy na 4. Dobra, na 4. 4-1. Ja mam 4, także też nie jest zbyt ciekawie, ale mam wszystkie karty z tego, także spoko. Oho, będzie ciekawie. Oj, będzie. Dobra, pyc. O, Hogrider. On może mi się przydać. O. Nie wiem, kto to taki układa, czy to są tylko randomowe. Pyc. Ciekawy tutaj się trafił dek, nawet bardzo. No ale czy ja to będę umiał wykorzystać? Zobaczymy. No zobaczymy właśnie, czy mi też to pyknie, bo... O, wiele kart mi się trafiło, którymi nigdy nie grałem, to jest najgorsze. Właśnie ja się staram właśnie tak ogrywać trochę, nie wszystkimi, ale staram się. Wiesz, aż tak na rankingu mi nie zależy, że tam jestem na tej legendarnej, wszystko poosiągałem. No, w sumie. Że to później tylko dla zabawy, no. Ewentualnie jakieś turnieje, tak, i tak dalej. Bo to jest ta gra, żeby się bawić, ewentualnie właśnie jak już ktoś myśli o turniejach, wie, że jest w miarę dobry. No. Dobra, nie wiem, ja jestem gotowy. Okej, kojarzysz takiego youtubera jak Pong TV? Nie, nie kojarzę. On chyba potrafi wszystkim wygrać. O, proszę. Koleś jest dobry, często właśnie w top na świecie, często na TV Royalu. Dobra, friends, okej, już akceptowałem. Dobra, lecimy, słuchajcie, muszę jedną jakąś wygrać, żeby wstydu nie było tutaj. Za dużego. Dobra. Zacznijmy. Widzę też spamer kontra spamer. Aha. No ten X był bardzo będzie tutaj przydatny. No zaraz będę miał po... No tutaj ci się może udać ładnie. Bardzo fajny jest ten X-boek teraz. O, wow. Bije, już klepie. Słuchajcie, no właśnie. Jak się nie przypilnuje tego X-Bowa, to on potrafi zrobić swoje, po prostu, no. Oho, spamer. Właśnie, wszyscy wiedzą, że nie lubię spamerów. O nie. Nawet sam Hogrider może tam leciutkie zniszczenia posiać. No, te spergobliny tutaj ci porobią. Ja chyba będę musiał... jakąś kontrę na pleckach gdzieś tam na nie. No coś mam, ale nie wiem, czy użyję. Zaraz zobaczymy. Wow. Dobra. Oj. O kurczę, dobra, nie jest za ciekawie. Ale te spergobliny zaraz tego balona sprzątną. No, ale mimo wszystko ten balonik dużo zrobił. Znaczy, wiadomo, na blisko, tak? No. Spory... Dobra, tutaj to nie zdążyły wyjść, fajnie. No i już nie ma spirgoblinów. Dobra, niech odwrócę uwagę na momencik. Dobra, troszeczkę defensywnie trzeba pograć. To zobaczymy, czy mi się to uda. Ja też mam balonka. Czyli to tutaj coś trzymał. Oj, dobra, źle rzuciłem Goblin Hata, ale dobra, on mi przynajmniej tego X-Bow. A ten. Aj, bo, do nie. Ten spam tych goblinów. Dobra, walczcie, walczcie. Ale ten zasięg X-Bow, no nieprawdopodobne. No. Ale mimo wszystko bardzo łatwiej jest do skontrowania, nie? Więc też ludzie, podejrzewam, że dlatego tak rzadko go używają. Powiem ci szczerze, że gdzieś ostatnio widziałem w top 10 gracza z X-Bowem. O. No, już jesteś bliski wygrania. Oho. No niestety, bardzo łatwy do skontrowania. Karta fajna, ale... skontrować jest troszeczkę zbyt łatwo. O nie. Hog Rider. Nawet nie uderzył. No i niestety, on mi... Oj. Nie. Czyżby mi się udało? O! Oj, balon, balon. Nie, no come on. Ale ładna walka, ładna walka. No, ładna walka, kurczę, szkoda, znaczy nie no, żeby ten X był atakował latające jednostki, to był nie no, zbyt OP wtedy. No, ale ładnie to poszło. Dobra, Gobliny już... jeszcze jedną, co strzelimy? Nie ma problemu, dobra, to teraz ty losuj arenę. Wiesz co, ja biorę arenka, niech będzie w takim razie, czekaj, my graliśmy 8 chyba, tak? 8, 4 i 2. I 2, dobra, to ja biorę arenę 6 w takim razie. Okej. Ojejciu. 4-4 kost eliksir, także fajnie. Ja 4-5. Dobra, ciekawie się zapowiada. Będzie fajnie. Dobra, parę kart trzeba powymieniać. O, ale powiem ci szczerze, że takie w dwójkę nagrywanie jest jednak zabawne. No, generalnie nawet, wiesz co, ja nie wiem, czy będę cię atakował, chyba tylko z spelami w tej grze tak naprawdę. A, dobra, Hog Riderkę jeszcze mam, no. A grałem dzisiaj samymi spelami i próbowałem się tylko bronić. Ale nie ugrasz samymi spelami, nie ma opcji. Zależy jeszcze, co tam masz. Aż się popłakałem, jaki deck mi wylosowało. Czekaj, bo już się pogubiłem z kartami. Oj, będzie ciężko. Uff. Nie wiem, czym będę atakował tak naprawdę. Naprawdę nie wiem. Czekaj, czego jeszcze nie mam? Aha, tego nie mam, bo wymieniłem niepotrzebnie. Aha, i jeszcze to. 4-5, no o, tu będzie. Dobra, ja jak coś, to mam tylko 3 jednostki, nie? Jednostki. Reszta to budynki i spele, także będzie ciekawie. Ja nie mogę. Dobra, okej, może coś z tego da się ugrać, zaraz zobaczymy. Dobra, to zaczynamy zabawę. Dobra. Okej. Zróbmy tak w takim razie, niech on sobie tu zniszczy. Oj. Będę musiał w takim razie tak zrobić. Lighting mi tutaj będzie chyba życie ratował, bo widzę, że też już ma dwa te atakujące. Spoko. Budynki. No, schodź. I leć. O, tak, ja. Dobra, i teraz pamiętaj, jak Jan Szkielet idzie na ciebie, to rzuć jakąś jednostkę z tyłu. Bo tak to on pójdzie do przodu i twoje jednostki i jeszcze ta bomba. Nadzieję się, to tak jak moja wiedźma teraz, na bombę się nadzieje. No. Dobra. Tak właśnie się staram od tyłu. Ale... o nie. Postawiłeś budynek. Dobra. To ja sobie zacznę inaczej. Ja tych budynków troszeczkę mam. Mam nadzieję, że nie masz rakiety żadnej, czy coś. Może źle skończyć w innym... Rakiety nie, ale mam to. Oj, też nie za ciekawie. Jeszcze Tesla masz, no. No mówię ci, że to jest chory build akurat. Ale powiem ci, że ten Bomb Tower robi naprawdę dużo. Aj. No ale dobra, tylko jeden mi ostatecznie padł, także nie jest źle. Bomb Tower na moich barbarzyńców to jest... Aha. No. Powiem ci szczerze, że wygrasz właśnie dzięki temu lightingowi. No, bo masz dużo, znaczy wygra, no zobaczymy. Bo czasem lighting potrafi wygrać całą... Ale mam taki... No nie wiem, naprawdę nie wiem, czym grać na tym buildzie, bo to jest... Przebiłem się. Ciężko powiedzieć, czym tu rzucać w ciebie, naprawdę. To jest tak dziwny buildzik. Nie, no chyba tylko to mogę rzucić w tym momencie. To nie mam wyboru, po prostu innego. To jest masakra, masakra. Dobra, niech uciekają teraz z tej bomby. Uciekajcie z tej bomby. Wieżyczki praktycznie, no to... Ciekawie, ciekawie. O, dobra, spróbujmy tak rzucić. Pyc, pyc, pyc. Właśnie czekałem na to. Trzeba się tam kilku pozbyć kar z twojego pola. Oj. Dobra. Ajajaj. Jaka? To będzie... Tak naprawdę walczą, nie? Niezła obrona. O, dobra. Tak. I lecisz. I leć, mały, leć! Tak jest! O! Pięknie, pięknie. Oj, oj, oj. Pyt, pyt, pyt. No ten lighting ci powiem, robi ci robotę. O, robi to dużą, naprawdę. Nie ukrywam, oj, nie. Że tutaj bardzo łatwo jest tym lightingiem tutaj powalczyć. No i ta wieżyczka już powoli pada. Też gdzie powoli, jak to jeszcze. Oj, tutaj. Oj, teraz to będzie ciężko. Oj, udało się, barbarzyńcy poszli. Na chwilę chociaż. O. No, dobra, no. Nie. No, kręciła się tuż przed wybuchem. Nie, no. Ale zobacz, że ostatnie walki w ostatniej chwili wygrywam. No, widzę. Kurczę, no. Wiesz co, tak mi się spodobało te losowe deki, że może jeszcze pykniemy. Dobra, dawaj, jeszcze jedną. O, ludziska, łapeczka, bo naprawdę zabawa jest niezła. Dobra, która ręka? Teraz ty wybierasz? Dobra, teraz ja wybieram. Nie byliśmy na 7. Dobra, 7 ręka. O, to tak w sumie nie, ale wiesz co, nie mam princeski, więc może wylosuję jeszcze raz, co? To wylosuj, nie ma problemu. Dobra. Teraz nie mam tego, Lighting Wizard i princeski, także 2, dobra, one more time. Losuj dopóki będziesz miał. O, dobra, mam wszystkie. O, nie najgorszy dek, 3,5 akurat. Oj, to taki solidny mi się trafił teraz, także no teraz... 3,5? Aha. Ja mam 4,9. To ale to pewnie dużo wieżyczek znowu. Akurat żadnej. O, loju. No to tam golemy na pewno jakieś lecą. Jakieś, nie wiem, pekki. Są dwie legendy. O kurczę. Powiem ci szczerze, że mam dwie opcje ataku. Aha. I to były dwie bardzo mocne opcje ataku. No to fajnie. To się ciekawe robi. Bo mogę górą i dołem. Dobra, arczerki. Ja tutaj jeszcze zamieniam. Gdzie to jest? Wizardzik mi jest potrzebny, tu jest. Nie, dobre to jest, dobre. Ja chyba to na następnym live z widzami zrobię. Tam? Losowanie takich deków. No, to jest bardzo fajne. Dobra, ja już... czekaj, nie, jeszcze jednego nie za... Dobra, ja i tak dam walkę, ty jak będziesz gotowy, to zaakceptuj. Goblinów jeszcze nie wymieniłem, dobra. Okej, jestem gotowy, już akceptuję. Dobra, poszło. O, zobaczymy, co tam naszykowałeś tym razem. No, teraz trzeba będzie chyba, jeśli masz cięższe karty, to tylko na combo pewnie możesz lecieć. Wow. Oj, dobra, sobie tu żyje. Oj. O, no to fajnie. To teraz pomieszałem latające z naziemnymi. Nie mam nic, żadnej karty, którą... Dobra, nie. Trzeba to będzie spokojniej. Z drugiej strony może. No, powiem ci szczerze, że taki... Tak 2 na 10 można by powiedzieć. Dobra, na pekkę. Nic nie mam na tą pekkę, no. O! To będzie przykre, to może być przykre teraz. Ten atak. Jakiś spell by się przydał, ale nie ma żadnego spela. To Inferno Dragon jak się przyssa, to jest po prostu koniec. Mhm. Dobra, czy on tutaj mi nie zaszkodzi jakoś super. Dobra. Nie tak, no to robimy tak. Ja nie mogę. Ale mówię ci, najgorsze jest to, że no nie mam na przykład hordy minionków. Ciężko mi skontrować bardzo. Tego Lava Honda. No nie pożyczę ci. No właśnie, to jest najgorsze. Ja nie mam czym, a tu jeszcze jest do tego kontra po prostu. Nie, no to jest straszne, straszne. Ale powiem ci szczerze, że właśnie Lava, Inferno i Horda w połączeniu są zabójcze. No nic tutaj nie mogę zrobić nawet. Nic, kompletnie. Dek fajny. Tylko to, jakbym miał teraz na arenie z tym zagrać, to bym tą pekę wywalił. Nie no, peka tak, no ale to generalnie troszeczkę za drogi. Myślę, że jakby trafiło na kogoś lepszego, to umiał lepiej wykorzystać. No, ale... Spoko, treningi są najważniejsze, trenować właśnie. Tak, to jest podstawa. Ach. O, fajnie, ale już mnie, uwierz mi, policzki mnie od śmiechu bolą, że tak zabawa była przednia. No i o to chodzi właśnie, no. Dzięki, że wpadłeś. Pograliśmy sobie, mam nadzieję, że jeszcze nie raz pogramy. No, oby no. No, a was zapraszam do Taksi ZRT na kanał, link w opisie oraz link do tej strony, żebyście sobie losowali deki. Miło było z wami posiedzieć. Tak jest. No, to żegnamy się. Dobra. Na razie, trzymajcie się, siemanko. Na razie.